Dobry wieczór. Zapraszam na kolejny tydzień z cyklem Kolacja z poezją. W tym tygodniu naszym głównym daniem będzie poezja Walta Whitmana. Walt Whitman to amerykański poeta i prozaik, uważany za jednego z prekursorów współczesnej literatury amerykańskiej, okrzyknięty mianem ojca wiersza wolnego. Jego twórczość wywarła ogromny wpływ na filozofię, transcendentalistów, pokolenie Beat Generation oraz ruch hipisowski lat 60. Zaczniemy od wiersza z tomu poezji Źdźbła trawy. Kiedy rozpoczynałem dociekania moje. Kiedy rozpoczynałem dociekania moje, pierwszy krok jakże był mi miły. Nagi fakt świadomości, kształtowanie to całe, siła popędowa. Najlichszy owad lub żyjący stwór, zmysły, źrenice, miłość. Pierwszy już krok, powiadam, wzbudzał we mnie cześć, wielce mi się podobał. Zaledwie postąpiłem naprzód i ledwo zapragnąłem ruszyć nieco dalej. A już zatrzymuje się oto i trwonię czas wszystek, znosząc piosenki zachwytu. Walt Whitman urodził się 31 maja 1819 roku w Huntington na Long Island, wyspie u wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, jako drugie z dziewięciorka dzieci. Ojciec Waltera do czasu narodzin syna sprzedał swoje grunty rolne, po czym zmagał się z próbami odzyskania dawnego bogactwa, które posiadał żyjąc jako rolnik. 4 lata po narodzinach artysty rodzina przeprowadziła się na Brooklyn. Poeta uczęszczał do szkoły jedynie przez 6 lat. Edukację przerwał decyzją swojego ojca, który stwierdził, że syn musi iść do pracy w celu podbudowania budżetu domowego. Whitman pracował jako chłopiec na posyłki w kancelarii adwokackiej. Był właściwie samoukiem, czytał dzieła Homera, Dantego, Szekspira. I właśnie inspirując się tymi dziełami, przeczytam teraz kolejny wiersz. Nie zamykajcie drzwi. Nie zamykajcie przede mną drzwi, wy dumne biblioteki, bo oto wam przynoszę to, czego brak pełnym półkom, to, co najbardziej potrzebne. Wynurzywszy się z wojny, oto napisał księgę. Lecz słowa księgi to nic, jej treść jest wszystkim. Księga sama dla siebie, z innymi niczym nie powiązana, nieogarnięta rozumem. Lecz ty, niewysłowiona, lecz ty, drzemiąca mocy, wstrząśniesz każdą jej kartą. W latach 1830-1831 uczył się drukarstwa w rozmaitych drukarniach. Od jesieni 1832 do 12 marca 1835 roku pracował jako zecer w Long Island Star, a od maja 1835 do 1836 roku w drukarniach Nowego Jorku. W 1836 roku wrócił na Long Island, został nauczycielem w wiejskiej szkole. Był fundatorem i wydawcą tygodnika Long Islander w Huntington w latach 1838-1839. Nauczanie kontynuował na Long Island do 1841 roku. Potem wrócił do Nowego Jorku, gdzie pracował jako zecer w The New World. Przez 2 lata wydawał wpływowe brooklińskie czasopismo Orzeł, ale względy polityczne, czyli podział Partii Demokratycznej, pozbawiły Whitmana tej pracy ze względu na jego poparcie dla Free Soil Party. W latach 1841 do 1843 redagował pisma takie jak The Aurora, The Toller, był także redaktorem The New York Democrat i The New York Mirror. Przyszedł czas na kolejny wiersz. Niegdyś przechodziłem miastem ludnym. Niegdyś przechodziłem miastem ludnym, znacząc w mózgu mym, aby się później tym posłużyć, widoki jego, budownictwo, obyczaje, tradycje. A jednak teraz z całego miasta tego pamiętam jedną tylko kobietę, którą napotkałem tam przypadkiem i która przez miłość dla mnie zatrzymała mnie. Dzień za dniem i noc za nocą byliśmy razem, wszystko inne już od dawna jest zapomniane. Pamiętam, mówię, jedynie tę kobietę, która namiętnie zamknęła mnie w uściski.
Jeszcze i jeszcze błąkamy się, kochamy, rozstajemy się jeszcze. Jeszcze zatrzymuje mnie za rękę. Nie odchodź! Widzę ją tuż przy sobie, z wargami zaciśniętymi, żałosną i drżącą. Na tym skończymy pierwsze spotkanie z poezją Walta Whitmana. Jeżeli nie widzieliście naszych poprzednich filmów, to tutaj możecie je obejrzeć. A ja zapraszam Was już w środę. Do zobaczenia!